Cześć, kłania się Wam Adam Kowski z MGSM. Dziś będzie bez ramek. Mam miksa. Ale nie tego od Xiaomi, tylko od Ulefona. No, będzie egzotycznie. No bo telefon egzotyczny, rzadko spotykany, i sporo tańszy od Xiaomi. Niestety też słabszy. Zapraszam, zaczniemy oczywiście od obejrzenia telefonu, zawartości opakowania. No i rzucimy okiem na specyfikację, a potem powiem Wam, co sądzę o tym urządzeniu. Zajrzyjmy zatem, co kryje zestaw Ulefona Mix. No oczywiście wita nas na dzień dobry telefon. Telefon obejrzymy za moment, ja tylko dodam, że już fabrycznie ma założony silikonowy pokrowiec. Wkładka z igłą do otwierania gniazda, folia ochronna na ekran. No cóż, tutaj producent deklaruje, że na wyświetlaczu jest Gorilla Glass 3, no ale mimo to dał folię. No i fajnie. Karty gwarancyjne, jakaś tam instrukcja w języku angielskim, kabelek USB zwyczajny, zwyczajny zasilacz 1,5 ampera i jeszcze niespodzianka, taki klips na palec. Możemy go sobie przykleić do pleców telefonu, a potem zakładać to na palec i trzymać telefon jedną ręką. No, taki gadżecik. Nie ma natomiast słuchawek. Nasz Ulefon Mix ma 5,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD, co w sumie daje zagęszczenie 267 pikseli na cal. Ekran jest wykonany w technologii IPS, a osłania go szkło Gorilla Glass 3. Serce telefonu stanowi 8-rdzeniowy procesor MediaTek 6750T z taktowaniem do 1,5 GHz i wsparciem ze strony grafiki Mali T860 MP2. Telefon ma 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB pamięci wewnętrznej, z czego dla nas pozostaje około 53 GB. Pamięć można rozbudować kartą microSD, ale w hybrydowym slocie, czyli na zmianę z korzystaniem z trybu Dual SIM. Telefon zasila akumulator o pojemności 3300 mAh. Tylny aparat fotograficzny to matryca Sony IMX258 o rozdzielczości 13 megapikseli zaopatrzona w obiektyw o świetle 2,2. Druga tylna matryca ma 5 megapikseli i służy wyłącznie do efektu rozmywania tła. Przedni aparat ma natomiast 8 megapikseli i podobnie jak główna matryca z tyłu, obiektyw z przysłoną 2,2. Ulefon Mix ma Bluetooth 4.1, dwuzakresowe Wi-Fi, nie ma natomiast NFC. I na koniec dla porządku dodam, że telefon obsługuje oczywiście LTE, w tym również w naszym narodowym pasmie B20. A po bardziej szczegółową specyfikację odsyłam na stronę mgsm.pl, link w opisie filmu. No to przyjrzyjmy się samemu urządzeniu. Telefon jest zgrabny, nie jest najsmuklejszy, ale wygląda co najmniej dobrze. Tył pokryto błyszczącym tworzywem. Doskonale imituje szkło, ale to jednak chyba jest plastik. Przynajmniej tak sugeruje i cena telefonu, i jego pochodzenie, i uczucie dotyku, i dźwięk, jaki wydaje ten materiał, kiedy w niego stukamy. W każdym razie prezentuje się to zacnie. Podwójny aparat ma bardzo ładne złote obwódki wokół obiektywów. Dla zachowania symetrii nadrukowano tam oznaczenie Dual Lens. Po przeciwnej stronie dioda LED. Jest mini jack na górnej ściance. Na dolnej mamy standardowe micro USB i dwa symetryczne rządki otworów wskazujące na obecność dwóch głośników, ale ciężko wyczuć, to dopiero sprawdzę. Na pewno mikrofon jest tutaj, czyli może jednak są dwa głośniki. Ale szczerze w to wątpię. Gniazdo kart na prawym boku, a przyciski nietypowo na lewym. No to cóż, leworęczni użytkownicy będą zachwyceni, a praworęczni, którzy są przyzwyczajeni, że przyciski włącznika i głośności są z prawej strony,
no będą się musieli przestawić. Jest trochę inaczej. No ja również będę musiał się przyzwyczaić. No ale cóż, damy radę. A tak prezentuje się Ulefone Mix w niebieskiej wersji kolorystycznej. Jeszcze efektowniejszej niż czarna, bardzo ładnie się mieni i naprawdę ten tył znakomicie udaje szkło. Można się nabrać, że jest to wyginane szkiełko, ale tak jak powiedziałem, raczej jest to tworzywo. A front, no cóż, prawie bezramkowy wyświetlacz, prawie, bo takim zupełnie bezramkowym to bym go nie nazwał. Tu jednak jest trochę margines u góry, tak na oko jakieś 3-4 mm, gdzieś po 2 mm na bokach, no i spory margines u dołu. Na tym dolnym marginesie mieści się czytnik linii papilarnych i przedni aparat 8-megapikselowy. No i tutaj niestety te przyciski wyświetlane na wyświetlaczu trochę zabierają nam z jego powierzchni roboczej, a pamiętajmy, że telefon w sumie nie jest jakoś koszmarnie wielki. Ma 5,5 cala, zatem nie należy do tych modnych obecnie kolosów. Jest dosyć poręczny, całkiem dobrze leży w dłoni, fajnie się go trzyma. No, pytanie, czy ta bezramkowość bardziej będzie przeszkadzać, czy bardziej będzie stanowiła atut wizualny tego urządzenia. Zajrzyjmy jeszcze do gniazda na karty. Ono niestety jest hybrydowe i mieści kartę microSIM i nanoSIM lub microSD. Niestety musimy wybierać, czy chcemy używać dual SIM, czy chcemy rozbudowywać pamięć. Trochę szkoda. Zobaczmy, co kryje w sobie interfejs naszego Ulefona. A tu czysty Android. Bez praktycznie żadnych dodatków, bez śmieciowych aplikacji, bez udziwnień. I bardzo dobrze, jak coś potrzebujemy, to sobie pobierzemy. Standardowy panel skrótów, a co ciekawego w ustawieniach. W ustawieniach ekranu oczywiście Mirror Vision, czyli aplikacja pozwalająca dostosować chociażby balans barw do naszych wymagań. Standardowa w większości telefonów z MediaTekiem. Informacje o pamięci. Mamy tutaj zajęte 1035 z 64 GB pamięci wewnętrznej, czyli przyjmujemy, że jakieś 53 na starcie mamy do dyspozycji. Mamy możliwość zmiany układu przycisków na pasku systemowym. No też dobre rozwiązanie. Tu się skryły opcje zarządzania diodą powiadomień, czyli już wiemy, że dioda jest jakaś. I inteligentna asysta. Gesty palców. Stukając dwoma palcami możemy zmienić tapetę, a przeciągając trzema palcami po ekranie robimy screenshot. Wybudzanie gestami. Czyli po prostu kreśląc wybrany znak na zablokowanym ekranie, możemy wywołać konkretną aplikację. Naturalnie część z tych znaków możemy sobie zdefiniować. Na przykład, tak jak widzicie, wybieramy którąś z aplikacji i teraz pod literą E będą się kryły kontakty. No i na koniec panel szybkiego dostępu. To jest takie kółeczko, które gdzieś tam sobie chodzi po ekranie. Możemy je wzdłuż brzegów umieścić w dowolnym miejscu, takim dla nas wygodnym. No i mamy tutaj zestaw skrótów, czyli częściowo jest to powielenie paska systemowego, a częściowo po prostu panela skrótów, czy do aplikacji, czy do wybranych akcji, na przykład szybkiego włączenia trybu lotu. Naturalnie można to również wyłączyć całkowicie i już tego kółeczka nie mamy. I to jest na tyle, jeżeli chodzi o dodatki w menu, no bo reszta, tak jak powiedziałem, to standardowy Android 7.0. No to czas, abyście poznali moją opinię na temat tego urządzenia. Na pierwszy ogień obudowa. No tu po prostu ocena mocna, bo telefon jest tani, ale jak na swoją cenę wygląda po prostu zabójczo. Moim zdaniem jest to jeden z najładniejszych telefonów, jakie znajdziecie w segmencie budżetowym, o ile nie najładniejszy. No po prostu wygląda super, popatrzcie. Szczególnie ten niebieski, no bo ten czarny, no to jest po prostu czarny błyszczący. Pięknie się mieni, zależnie od tego, jak pada na niego światło. No po prostu jest mega. Do tego solidna ramka. Do tego ten fajny wyświetlacz, który już kawałkiem widzieliście. To jest dobrze zmontowane, nie trzeszczy. Fajnie leży w ręku, jest dobrze wyważone.
No w zasadzie same plusy. No minusem jest to, że ta obudowa, jak widzicie, się dość szybko brudzi. No i niestety, z racji tego, że jest zrobiona z tworzywa. Ten tył jest z tworzywa, niestety. No wiadomo, budżetówka, tak? Przy tej cenie musieli z czegoś zejść, no i dali tworzywo. No niestety, no jest to podatne na zarysowanie, nie ma się co oszukiwać. Telefon jest ładny, no ale niestety to się będzie rysowało. Im dłużej go będziecie używać, tym gorzej będzie wyglądał. Pewnie dlatego dają taki pokrowczyk. No i folia na ekran też jest w zestawie. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to właściwie też mogę powiedzieć parę ciepłych słów. No jest niezły. Dobra, to budżetówka. No ale HD w budżetówce nie radzi, wręcz przeciwnie. Wygląda to całkiem nieźle. I do ekranu poważnych zastrzeżeń nie ma. No ale jednak coś niecoś się znajdzie. Przede wszystkim jasność. Dobra, ta maksymalna jest w porządku jak na klasę budżetową, ba nawet jak na średniaka jest zupełnie ok. Natomiast ta minimalna, słuchajcie, to jest jasność minimalna. Serio. Jeszcze sprawdzę, ale abyście mi mówili, dobra, patrzcie. Minimum, no minimum, a jednak daje w oczy, a trybu ochrony wzroku przed światłem niebieskim tutaj nie przewidziano. Jest oczywiście apka MiraVision, zatem za jej pomocą możemy coś z tym zrobić, ale też no, w niewielkim zakresie, jeżeli chodzi o rażenie w nocy. No nie jest to smartfon dla czytających do poduszki, na pewno. Natomiast ci, którzy użytkują telefon głównie w dzień, no to będą raczej zadowoleni. Panel dotykowy absolutnie bez zarzutu. Skaner linii papilarnych. Jak widzicie, pod ekranem, w klasycznym miejscu, normalka. Jest dość duży i działa całkiem nieźle. I powiem Wam szczerze, że jak na budżetowca, to nawet wręcz jestem odrobinę zaskoczony. Czytnik jest aktywny, czyli czeka, aż go dotkniemy i nie reaguje na przypadkowe muśnięcia. Trzeba wyraźnie położyć na nim paluch i wtedy zadziała. I no, muszę powiedzieć, tak mocne 8, nawet 9 na 10 prób jest udanych. No i biorąc pod uwagę cenę tego telefonu, no jest naprawdę zacny. Jeżeli chodzi o system, o interfejs, tu na szczęście producent się nie wygłupiał, nie cudował. W zasadzie czysty Android z niewielkimi dodatkami, no bo mamy na przykład wybudzanie gestem, czyli poprzez nakreślenie jakiejś litery na zablokowanym ekranie. Mamy możliwość chociażby zrobienia zrzutu ekranu pociągnięciem palcy. Takie drobne dodatkowe gesty, no i jeszcze coś fajnego, takie fajne kółeczko, które sobie gdzieś tam możemy na ekranie umieścić. I ono zawiera dodatkowy panel skrótów, chociażby do uruchamiania kamery, do optymalizacji telefonu i tak dalej. No i do tego jest jeszcze fajnie animowany, jak widzicie. No i po zminimalizowaniu możemy to sobie gdzieś tam ukryć na boczku, żeby nam nie przeszkadzało, a w razie potrzeby otworzyć i cyk. To fajne, sprytne uzupełnienie interfejsu. No i chyba jedyny element, który tak naprawdę pozwala nam tutaj spersonalizować ten telefon. Bo poza tym, no to co w gołym Androidzie. Tapety, widżety i tyle. Ale ja to lubię i pochwalam, bo dzięki temu każdy sobie może skonfigurować telefon tak, jak potrzebuje, a jak ktoś chce koniecznie udziwnień, to sobie może pobrać tematy i już, nie? No ale niestety Chińczycy, jak to Chińczycy, musieli coś odwalić. No i odwalili. W moim egzemplarzu na dzień dobry, po otwarciu przeglądarki Chrome, wyskakiwały reklamy. Nie jakoś tam nachalnie, raz na jakiś czas. Zajrzałem na listę aplikacji, wywaliłem dwie takie, które wydały mi się podejrzane, problem ustąpił. Tylko choroba, wolałbym nie musieć takich rzeczy robić, a weźmy pod uwagę, że takie niedrogie telefony kupują też początkujący użytkownicy, którzy no, mogą nie bardzo wiedzieć lub bać się coś usunąć. No to nie bójcie się, najwyżej odeślecie na reklamację, ale zwracam uwagę, że coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca. Jeżeli chodzi o wydajność, kurczę, no jest nieźle, jak na budżetówkę, jest naprawdę dobrze. Serio, ja nie miałem oczekiwań jakichś wygórowanych względem tego telefonu, ale zaskoczył mnie pozytywnie.
Działał sprawniej niż oczekiwałem przy tej cenie. Działał zdecydowanie lepiej niż oczekiwałem przy tej cenie. Nic się nie działo. Wszystkie moduły łączności pracowały tak jak należy. GPS precyzyjnie trzymał się drogi, a wiemy, że chińskie komórki miewają z tym problemem. No ten akurat nie ma problemu. Wszystko się ładuje dosyć szybko. Aplikacje się nie wywalają, jak to się brzydko mówi. Telefon się za bardzo nie tnie. No oczywiście, dobra, słuchajcie, to nie jest flagowiec i nie oczekujmy, że to będzie zasuwało jak flagowce, ale przy swojej cenie to sprawuje się całkiem zacnie. Trochę się nagrzewa tu w rejonie aparatu, trochę nad aparatem. Czuć, kiedy go zapędzimy do pracy, że robi się cieplejszy. Ale nie zauważyłem, żeby ten wzrost temperatury jakoś zauważalnie mocno przekładał się na działanie, na zachowanie smartfona. Natomiast akumulator, no to taki mocno średniawy. Jeden dzień to jest w zasadzie tyle. Raczej nie dociągnie Wam do dwóch dni. Oczywiście wszystko zależy od scenariusza, w jakim użytkujecie telefon, ale tak na włączonym ekranie to tak do 4 godzin z drobnym kawałkiem dociąga, ale no mówię, zależy od tego, do czego telefonu będziecie używać. Jeżeli będziecie korzystać z niego oszczędniej, no to pochodzi Wam nieco dłużej. Ładowanie niestety tylko standardowe w granicach 2 godzin. Fotografia. No tu mam trochę mieszane uczucie, bo z jednej strony zdjęcia robione w dzień są ok, po prostu. Nie można się za bardzo do niczego przyczepić. No może trochę przeszkadzało mi na przykład to, że makro ciężko zrobić. Jednak trzeba zachować dość zdrowy dystans od fotografowanego obiektu, ale udaje się. No. Dobrze wychodzą panoramy. W dzień nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. No w nocy, no tak jak w budżetówce, no w nocy jest po prostu, mówiąc brzydko, lipa. Widać ziarno, natomiast jeżeli jeszcze do tego włączycie taką funkcję, która nazywa się tutaj zapobieganie wstrząsom, czyli jest to prawdopodobnie cyfrowa stabilizacja obrazu, no to ten szum już się robi naprawdę nieznośny i zdjęcia w tym momencie, no po prostu się nie nadają do oglądania, no powiedzmy to wprost. A tak, no w miarę, po prostu na miarę klasy, tak? W budżetówce płacąc za telefon 500, 600, 700 zł nie oczekujcie, że będziecie mieć świetne zdjęcia nocne, bo nie będziecie mieć. Dzienne, no już możecie oczekiwać, że powinny być co najmniej poprawne. No tutaj dzienne są zupełnie dobre, nocne bardzo takie sobie i filmy, no też takie sobie. Widać trochę w filmach zaburzenia płynności, szczególnie jak nagrywamy w Full HD. Tutaj na kanale znajdziecie wrzucony luzem filmik nagrany w Full HD. Obiekt się porusza, no i no sami zobaczycie. Nie jest jakoś tam szczególnie różowo, ale znów powtórzę do znudzenia, pamiętajmy o cenie telefonu, tak? Można mu pewne rzeczy wybaczyć. Natomiast nie wybaczę jednego. Dodatkowy obiektyw, tak? Dual kamera. Dumny napis. Szał. No, no nie ma szał. Wiecie, jak to działa? Ja już to kiedyś widziałem w polskim iPhone'ie. Nawiasem mówiąc, bardzo podobnego segmentu cenowego. Nie ma tu żadnego rozmywania. Bzdura. Wciskają kit. Zamiast rozmywania jest nakładana winieta. Centrum obrazu, centrum kadru jest ostre, a brzegi są nieostre. Po prostu taki efekt jest nakładany, taka maska. Wrzuciłem na MGSM-a, link macie w opisie, wrzuciłem kilka zdjęć, które obrazują, jak to działa. No i powiem tak, jeżeli się bardzo przyłożycie, to może uda Wam się w miarę przyzwoity efekt osiągnąć. Poprawny, powiedzmy, jeżeli faktycznie jesteście łysi, macie gładką twarzyczkę, przyłożycie dobrze tą maskę. No coś może z tego wyjdzie, ale tak to sobie w ogóle odpuśćcie używanie tego dodatkowego obiektywu, bo to jest bez sensu. I tyle. Jeżeli chodzi o przedni aparat, no to też kurczę różowo nie jest, bo o ile zdjęcia jak na klasę telefonu są ok, no bo budżetówka, nie wymagam cudów, jest nieźle i już, o tyle samo ich robienie to wiecie co, no mordęga, ja się nie mogę przyzwyczaić. Fakt, pewnie jakbym ten telefon ponosił z pół roku, to byłoby ok. A tak, popatrzcie, ten obiektyw jest na dole telefonu, więc po pierwsze musimy obrócić telefon, żeby sobie zrobić zdjęcie. Jak już go obrócimy,
To interfejs, no, wygląda tak, że gdzieś ten palec musimy przesunąć. No i najczęściej w moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że wkładałem palec gdzieś tam w okolice obiektywu. No i niestety się zasłaniałem. Długi trening, no tak, próbowałem we wszystkie strony. Fajnie, że interfejs się samoczynnie obraca, nie muszę kombinować, ale kurczę, no wymaga po prostu przyzwyczajenia. Tak jak mówię, no to nie jest jakiś szczególny dramat i tragedia, ale pamiętajcie, że po zakupie telefonu z tak położonym obiektywem, bo nie jest to jedyny model, który w ten sposób ma to zrobione, bo na przykład właśnie przywołane na początku Xiaomi Mix, to samo. Kurczę, no coś mi tu nie gra. No ergonomia trochę taka wymuszona, no bo gdzieś ten aparat musiał być, nie było miejsca, bo z przodu wąska ramka, no to ciach, dali go na dole. Kurczę, no wymaga treningu i tyle. Ale zdjęcia mogą być. I wiecie co? Prawie bym wam ten telefon polecał. Bo na wyskakujące reklamy, z którymi sobie można poradzić, można przymknąć oko. Na nie najlepsze zdjęcia w nocy też można przymknąć w oko. Na udawane rozmywanie tła też bym przymknął oko, podobnie jak na braki w spolszczeniu interfejsu. Szczególnie jakbym sobie sprowadził ten telefon prywatnie od Chińczyków, wtedy płacąc tam 400-450 zł. Bardzo. W polskiej dystrybucji, no to już mamy, podchodzimy pod 700. Też jest nieźle, biorąc pod uwagę na specyfikację telefonu, czy jego wygląd, czy całkiem niezły wyświetlacz, no i inne zalety, o których wspominałem. Ale jest coś, co, kurczę, dla mnie trochę ten telefon trochę każe mi do niego podchodzić ostrożnie. Mianowicie chodzi o tak prostą i trywialną rzecz, jak dźwięk w słuchawce. Podczas rozmów ten telefon spisuje się, no, bardzo, bardzo, bardzo słabo. Jest cicho. Głośnik ten słuchawkowy, który jest umieszczony tu, jest bardzo cichy i musimy kombinować tak, żeby wypadał centralnie nam prosto w ucho, bo jak trochę telefon przesuniemy, przestajemy słyszeć rozmówcę. Z kolei moi rozmówcy narzekali też na jakość, z jaką mnie słyszą. Mówiąc prost, mówili tak, jakbym rozmawiał przez wiaderko. No i rzeczywiście, kiedy się zamieniliśmy telefonami, faktycznie taki dziwny pogłos jest. Głośnik zewnętrzny, no, też szału nie robi. Także bardzo zabawne, ten telefon w zasadzie nadaje się do wielu rzeczy, ale prowadzenie przez niego rozmów jest gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam na szarym końcu. Oczywiście, jeżeli macie bardzo dobry słuch i z reguły poruszacie się w miejscach, gdzie jest ciche otoczenie, spoko, nie będzie problemu. Natomiast jeżeli przebywacie w warniejszych miejscach, kurczę, wiecie co, poszukajcie innego modelu, serio. Wiecie, to nie jest tak, że ja nagle ogłuchłem i że nagle się uwziąłem na biednego ulefona, bo Chińczyk, bo niemarkowy i tak dalej, bla, bla, bla. Nie, nie, nie. Bo powiem wam szczerze, że telefon mnie na początku zachwycił. Strasznie chciałem go testować, strasznie chciałem z nim chodzić, bo po prostu tak fajnie wygląda, tak mi się bardzo podoba. Tylko że kurczę, jak zacząłem z nim chodzić, zacząłem przez niego gadać, to biegiem poprosiłem producenta o przesłanie drugiego sampla, bo Anusz mógł być uszkodzony, tak? No niestety z drugim jest tak samo, dźwięk nie jest najlepszy. Nie jest, po prostu nie. I z tego też względu nie potrafię wam tego telefonu zarekomendować tak na 100%, nawet patrząc na cenę. I tak jak powiedziałem, jeżeli sobie go sprowadzicie z Chin, no powinniście być zadowoleni. Jeżeli kupicie z polskiej dystrybucji, to ja proponuję, abyście odebrali taki telefon osobiście i zanim cokolwiek zrobicie, spróbowali przez niego pogadać. Bo może, kurczę, może i drugi egzemplarz miałem wadliwy, może z moimi sieciami, bo próbowałem i w takiej zielonej, i w takiej fioletowej w paseczki, i w takiej magentowej. No, w każdej sieci choroba było podobnie. Ten dźwięk nie zmieniał się diametralnie, więc moim zdaniem problem leży raczej w telefonie niż w zasięgu czy czymkolwiek, bo zasięg utrzymywał bardzo dobrze. Internet śmigał po LTE. Wszystko chodziło tak jak należy. Wszystkie moduły łączności spisywały się prawidłowo.
dźwięk na słuchawkach był odtwarzany prawidłowo. Zatem myślę, że są po prostu to słabe, nie najlepszej jakości elementy sprzętowe użyte w tym telefonie. No i tyle. Z tego też względu, no moja ocena taka jest trochę mieszana. Przyznam, że dawno nie ponarzekałem tak na żaden telefon. No ale wiecie, jeżeli w telefonie zawodzi ta jego podstawowa funkcja, czyli gadanie, rozmowy głosowe, no to niestety rzutuje na całościową ocenę, jakich by zalet ten telefon nie miał. Jak tani by nie był, jak nie miałby świetnego stosunku jakości, możliwości do ceny, kurde, no to coś tu jednak nie gra. No trudno się mówi, żegnam się już z Wami. Jeżeli chcecie sobie obejrzeć zdjęcia, jakie robił iPhone Mix, to link znajdziecie w opisie, zapraszam na mgsm.pl. Tam też znajdziecie sobie recenzję do poczytania, gdzie może trochę szerzej będzie na ten temat powiedziane. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!